Mam na imię Tomasz. Od 3 lat zajmuję się badaniami tutejszych bogactw naturalnych. Tak długo? A więc znasz wszystkie niezwykłe zwierzęta żyjące tutaj, prawda? Bunbu jest najbardziej niezwykłym stworzeniem. Próbowaliśmy tu i tam, ale dotąd nie udało się nam jej znaleźć. Rozumiem. Więc przyjechałeś tutaj w nadziei, że odnajdziesz swoją mamę. Znasz ją? Niestety nie. Nic dziwnego. Nie zniechęcaj się tak szybko. Zapytam w sąsiednich stacjach badawczych. Może tam się czegoś dowiemy. Dziękuję. Wspaniale, Bunbu. Zanim połączymy się z innymi stacjami, pokażę wam coś ciekawego. Co takiego? Jesteśmy na miejscu. To pingwiny. Jakie śliczne. Witajcie, drogie pingwiny. A jak się nazywają? Nazywamy je pingwinami cesarskimi. Teraz wysiadują jajka. Przez ponad 2 miesiące ogrzewają je, nie jedząc ani nie pijąc. 2 miesiące bez jedzenia? Dobrze się czujecie? Nic wam nie dolega? To są tatusiowie. A gdzie są mamy? Po złożeniu jaj, mamy odeszły daleko, żeby się najeść. Kiedy wrócą, zamienią się z tatusiami. A więc wysiadują jajka na zmianę. Tata pingwin zemdlał. To straszne. Musimy mu udzielić natychmiastowej pomocy. Na pewno zemdlał z głodu. Co za okropne mewy. Nazywają się mewy złodziejki. Kradną pingwinie jajka. Naprawdę? Nie martw się. Ogrzeję cię i nie pozwolę ukraść. Zajmiesz się nim, Bunbu? Będziemy je chronić do czasu, dopóki tata pingwin nie wróci do zdrowia. Nie martw się, proszę. Dziękuję, liczę na was. Damy sobie radę. Wciąż nas obserwują. To niezbyt sympatyczne. Przenieśmy się gdzie indziej. Czy jest tu jakieś spokojne miejsce? Wciąż są za nami. Takie uparte. Nie przejmuj się. Wkrótce zrezygnują i dadzą nam spokój. Tak sądzisz? Znalazłem dobre miejsce. Tu będzie najbezpieczniej. Wciąż czuję się nieswojo. Nic nie poradzimy. Ogrzewaj je, Bunbu. Patrz, zrezygnowały. Ale jedna została. Ona wciąż obserwuje jajko. Zaczekaj. Dłużej tego nie wytrzymam. Wróciły. Uciekajcie stąd. Znów tu są. Niech to licho. Dlaczego są takie uparte? No nie. Nic nie dostaniesz. Ken, pomóż mi. Ja wam dam. I nie próbuj się tu wracać. Mister, gdzie się podział Bunbu? Już wszystko rozumiem. To straszne, Bunbu jest w niebezpieczeństwie. Pomóż mi, Ken.
niebu nic ci się nie stało? Spójrz na jajko. Wykluło się małe. Jakie śliczne. To pingwinie mamy. Wspaniale, teraz pingwiniątko będzie bezpieczne. Jak się cieszę. W tej sytuacji trudno stwierdzić, która z nich jest jego mamą. Może to ona? Tak, to musi być ona. Witaj, mamo. Urodziło się twoje małe. Jaka jestem szczęśliwa. To Tomasz. Hej, przyjaciele. Czyż to nie cudowne? To wspaniale, że tata pingwin wyzdrowiał. Prawdę mówiąc, nie przypuszczałem, że coś się wykluje. Byliście wspaniali. Dziękuję wam. To wszystko zasługa Bunbu, który ogrzewał jajko. Dziękuję ci. Wielka szkoda, że nie ma tutaj twojej mamy. A więc jednak jej tu nie ma. Nie smuć się, Bunbu. Jestem pewien, że pewnego dnia spotkasz swoją mamę. Na pewno. Podobnie jak pingwiniątka swoje, które wróciły do nich z odległych mórz. Być może.